Cześć, z tej strony Berejczyk. Cieszę się, że trafiłeś na mój kanał. Mottem mojego kanału jest Prawda wyzwala. I myślę sobie, że w dzisiejszych czasach to naprawdę bardzo ważne, by człowiek weryfikował ogrom informacji, które do niego dociera oraz weryfikował obecne miejsce, w którym się znajduje, bo czasami może się okazać, że jesteśmy w zupełnie niewłaściwym miejscu. Jeżeli interesuje Cię tematyka szeroko pojętej duchowości, wiary, religii, ale także psychologii, historii i wielu innych tematów związanych z człowieczeństwem, to mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł swobodnie. Jednocześnie zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału, dawania lajków, szerowania oraz komentowania. Każdy jest tutaj mile widziany, nie oceniamy nikogo, bylebyś tylko zachował się w sposób kulturalny. A jeżeli ten kanał zyska Twoją prawdziwą sympatię, to zawsze możesz zostać moim patronem na Patronite lub zwyczajnie kupić mi kawę na Buy Me Cafe lub Tipli. Linki masz w opisie. A tymczasem zapraszam Cię do odsłuchania podcastu. Słuchajcie, kolejna strażnica i kolejne niesamowite potwierdzenie tego, że chyba rzeczywiście ciało kierownicze jest w tak zwanym panic mode, bo nowa strażnica zawiera dwa ciekawe artykuły, mówię każdy z nich osobno, ale dzisiaj chciałem się skupić na artykule jak rozwiewać wątpliwości. To jest bardzo dobre pytanie, w sumie można powiedzieć. Co ciekawe, jest to artykuł, słuchajcie, który będzie studiowany dosłownie w ostatnim tygodniu roku 2024, czyli na sam koniec roku 2024, na krótko przed kolejną rozprawą w Norwegii, bo nie wiem, czy wiecie, że odwołanie organizacji od Work zostało klepnięte przez sąd norweski i została ustalona nowa data rozprawy. Jeżeli chodzi o kwestię ostracyzmu, jest to właśnie początek chyba lutego roku 2025. Także na sam koniec tego roku Świadkowie Jehowy będą mieli kolejną bardzo, bardzo miły artykuł, który ma, no, moim zdaniem trochę uśpić ich czujność. Bo ten artykuł to jest taki, wiecie, artykuł, który z jednej strony pokazuje, ej, nie boimy się trudnych rzeczy, jeżeli chodzi o wątpliwości, ale jednocześnie bardzo mocno, bym powiedział, zawęża tematykę wątpliwości. Bo tutaj jest omawiana kwestia taka, że no wiecie, każdy ma czasami jakieś wątpliwości. Wątpliwości są naturalną częścią ludzkiego życia. Może mieć je młody świadek Jehowy, który ma wątpliwości przed ochrzczeniem się i słusznie. Może mieć świadek Jehowy w średnim wieku, który, jak tak bardzo ładnie powiedziano, postawił kiedyś sprawy królestwa ponad karierę w tym świecie i teraz niełatwo mu jest związać koniec z końcem i zadbać o rodzinę. No, mocno pojechali po bandzie. No i osoba w podeszłym wieku, która na przykład już nie może robić tyle dla Jehowy czy tej organizacji, co robiła w młodości, w związku z tym popada w pewne przygnębienie, czy dalej się Jehowie poboga. I tutaj podoba. I tutaj właściwie o tym jest cały artykuł. Czy w ogóle Jehowa mnie widzi, czy ja się Jehowie podobam, czy Jehowa docenia moją służbę, czy docenia moje poświęcenie, czy Jehowa jest ze mnie zadowolony. Wiecie co, jest to stawienie takiego Boga w formie bardzo surowego Pana, który cały czas no niejako patrzy, sądzi, mierzy, czy ludzie są dla niego przydatni, czy nieprzydatni. Trochę tak bym to powiedział. Takim bardzo korporacyjnym Bogiem jest Bóg Jehowa w wydaniu Świadków Jehowy. Korporacyjny Bóg, który sprawdza i tacy pracownicy, którzy boją się przed zwolnieniem, bo walczyli o wielką premię, premię życia wiecznego i boją się, że na samym końcu mogą tej premii jednak nie dostać, bo będą po prostu masowe zwolnienia czy tej Armagedon. Trochę w takim temacie jest to napisane. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym wszystkim zastanawia, to są dwie rzeczy. Wcześniejszy artykuł w tej samej strażnicy mówi o roku 24, o tam zmianach, jakie zachodziły w organizacji badaczy Pisma Świętego za czasów Rutherforda. I wiecie co? I bardzo ciekawe jest to, że jest powiedziane właśnie o tym roku, czyli o roku 24, czyli tym roku, w którym wszyscy oczekiwali, że zmartwychwstaną, że Jezus wróci, że zmartwychwstaną mężowie wiary i tak dalej, bo to miało być w 25 roku. Następnie lakonicznie jest opisana końcówka tego roku, a właściwie początek roku 25, z taką informacją, że no, w 25 roku dostaliśmy lepsze błyskające światła na temat tam Księgi Objawienia. Niektórych to zgorszyło i odeszli, na szczęście inni zostali. No, wiemy wszyscy, jakim ważnym rokiem był rok 25 dla Świadków Jehowy, natomiast tutaj w ogóle ta informacja nie została jakoś specjalnie podkreślona. Ale wracając do wątpliwości. Ciało kierownicze próbuje się zmierzyć z tematem wątpliwości, że słudzy mogą mieć wątpliwości. Ja w ogóle uważam, że ludzie wierzący, czy są świadkami Jehowy, czy są chrześcijanami, katolikami, protestantami,
mają prawo mieć wątpliwości. Ja nawet wychodzę z założenia, że chyba łatwiej jest żyć człowiekowi bez wiary niż z wiarą, że wiara to jest pewne wyzwanie, mieć wiarę w pewne rzeczy, tak jak zresztą jest definicja wiary, że jest to oczekiwanie rzeczy niewidzialnych. Jezus powiedział, że jak coś zobaczyliście, uwierzyliście, to żadna wiara, bo wy to zobaczyliście, czyli wasze zmysły to zarejestrowały. Wiara to polega na czymś więcej. Szczęśliwi ci, którzy nie widzą, a wierzą. Także posiadanie dzisiaj wiary bez wątpienia jest bardzo dużym wyzwaniem. I myślę sobie, że my jako ludzie, jako wierzący ludzie, no, mierzymy się z tym bardzo często. Myślę, że bardzo wielu wątpiących świadków Jehowy czasami niestety traci wiarę ze względu na to, że tak bardzo jest ona zespolona z naukami ciała kierowniczego, że odkrycie błędnych nauk ciała kierowniczego, pewnej fasady za tym się kryjącej, powoduje, że cała ich wiara jest, no, niestety runie. No, dla mnie jest to bardzo przykre, mam nadzieję, że te osoby kiedyś odzyskają swoją wiarę, ale zdaję sobie sprawę z tego, że ponieważ ciało kierownicze stworzyło taką nieświętą trójcę, bym powiedział, czyli Bóg, Chrystus i ciało kierownicze zamiast Ducha Świętego, a właśnie ten powiedział, że Jehowa, ciało kierownicze, Jezus, to chyba w tej kolejności, to kiedy jeden z elementów tej nieświętej trójcy zostaje podważony, czyli ciało kierownicze, to bardzo często cały fundament zapada się i to jest bardzo przykre. Ale to wynika z tego, że tak jak mówię, częścią swojego fundamentu wiary, podłożem są ludzie. Fundamentem stają się ludzie, niedoskonali ludzie, więc to musi się zawalić. Jezus powiedział jasno i wyraźnie, że wiara każdego będzie zweryfikowana. Kto buduje dom na piasku, przyjdzie burza, to się nie ostoi. Kto buduje na skalę, to wtedy rzeczywiście taki dom może się ostać. Skałą jest Chrystus. Skałą jest Chrystus. Jeżeli w Chrystusie budujemy swoją wiarę, to nawet jeżeli się okaże, że przez lata słuchaliśmy tak zwanego niewolnika, to, czy ciało kierownicze, to nic naszego fundamentu nie zburzy. Przejdzie to jak burza i na pewno zrobi niezłe, wiecie, zamieszanie oraz być może wyrządzi jakieś krzywdy, ale nie zniszczy fundamentu, odbuduje się tą wiarę na nowo, bo fundament jest silny. Natomiast jeżeli ktoś stworzył fundamentem swojej wiary organizację ludzką, jakby nie patrzeć, albo ludzi, którzy tworzą tak zwane mistyczne ciało kierownicze, no to rzeczywiście w pewnych sytuacjach, kiedy pewne rzeczy wychodzą na jaw, to się burzy. I ja myślę, że tak jest ogólnie też z każdą inną religią, bo ja tutaj uważam, że to nie jest też tylko kwestia świadków. Jeżeli ktoś, bardzo też mam w rodzinie wielu katolików, którzy byli zakochani w Janie Pawle II na przykład, naprawdę. Pielgrzymki Jana Pawła, wiecie, no po prostu to był ich bohater. I w momencie, kiedy ten papież umarł, potem był Benedykt XVI, teraz Franciszek, no to już te osoby bardzo często zaczęły patrzeć krytycznym okiem na tego przywódcę, ale jednocześnie utraciły swój entuzjazm do wiary stricte katolickiej, no bo jeżeli budowali to na bazie samej osoby Jana Pawła II jako człowieka, to bez względu na to, jakim był człowiekiem, bo tego nie będę oceniał, to był tylko człowiekiem i nie on był fundamentem czyjejś wiary, nawet jeżeli był człowiekiem charyzmatycznym. Także myślę sobie, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby nie budować sobie wiary czy fundamentu na jakimkolwiek człowieku. Ktokolwiek, nawet jak jest, mówię, charyzmatyczny, pięknie mówi, jest tylko człowiekiem, a co za tym idzie, ma swoje demony i te demony wcześniej czy później też wyjdą. My jako ludzie na tej ziemi, słuchajcie, borykamy się z tym od zawsze. Natomiast wracając do tego artykułu, słuchajcie, to powiem wam tak. Zabrakło mi najważniejszego pytania. Jak sobie radzić z wątpliwościami dotyczącymi ciała kierowniczego? Nie ma tutaj takich informacji. Ciało kierownicze nie zakłada, żeby świadkowie Jehowy mieli jakiekolwiek wątpliwości co do samego ciała kierowniczego. Mogą mieć wątpliwości co do tego, czy Bogu się podobają, czy Bóg ich kocha, czy się nimi interesuje, czy są dla Niego użytecznym. Tak naprawdę wstawcie za słowo Bóg, wstawcie słowo organizacja, korporacja i odwór, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, nie? Czy jesteś użyteczny dla korporacji? Korporacja sprytnie zamienia słowo korporacja na Jehowa, bo to jest imię, które wzbudza u świadków Jehowy bardzo silne uczucia. No i korporacja twierdzi, że jest organizacją Bożą, w związku z tym służąc im służy się Bogu. To jest taki bardzo prosty wymyk. I wiecie co? Natomiast mają kilka bardzo cennych rad ogólnie, jak sobie radzić z wątpliwościami. Otóż w 13 akapicie jest napisane tak. Dzięki Słowu Bożemu możesz zaznać podobnego spokoju umysłu. W jaki sposób? Rozmyślaj o wartości skarbu w niebie. Oczywiście Jezus też o tym mówił,
Przepraszam, to nie jest 13, tutaj wcześniejszy jest, czy znaczy późniejszy. Późniejszy akapit, sekundka, bo trochę się pogubiłem. Tak, nie chodziło mi o 13 werset, a o 5 akapit, o 5 akapit. Jak ogólnie się rozwiewa wątpliwości? Kiedy czytamy Słowo Boże, słuchamy tego, co mówi do nas Jehowa. Żeby jednak znaleźć odpowiedź na konkretne pytanie, musimy w to włożyć wysiłek. I ja się z tym zgadzam. Powinniśmy studiować Biblię pod kątem tematu, który nas dotyczy. Też się z tym zgadzam. Możemy poszukać dodatkowych informacji, korzystając z różnorodnych narzędzi. I tutaj uwaga, uwaga, które zapewnia Organizacja Boża. Czytaj J2.org i tylko i wyłącznie J2.org. Poprośmy Jehowę, żeby pomógł nam odpowiednio ukierunkować studium i dostrzec jego odpowiedź na nurtujące nas pytania. Następnie wyszukajmy zasady biblijne i praktyczne wskazówki, które się do nas odnoszą. Drodzy, ogólnie rzecz biorąc, bardzo dobra rada. Bierzecie Biblię do ręki, modlicie się o Ducha Świętego, bo to o to chodzi. Bierzecie różnego rodzaju materiały, nie tylko ze strony J2.org. Jest bardzo dużo dobrych opracowań biblijnych i próbujecie znaleźć odpowiedź na dręczące was pytanie. Jak najbardziej się z tym zgadzam. I powinno się to stosować także do nauk, którymi karmi was tak zwana organizacja. Czy te nauki są właściwe, czy oni je dobrze rozumieją, czy to jest zgodne z Biblią, czy to jest zgodne z duchem Biblii. No bo jeżeli te nauki się zmieniają, to która z nich jest zgodna z duchem Biblii, jeżeli się nawzajem wykluczają, jak na przykład słynna nauka o pokoleniu, gdzie raz jest to pozytywna nazwa pokolenia, a drugim razem chodzi o niegodziwe pokolenie, a teraz jest to pokolenie, które zna pokolenie. Trzy nauki, które się ze sobą zupełnie nie zgadzają i każda z nich według Świadków Jehowy opiera się na dobrym zrozumieniu Biblii. Dlatego warto, myślę, czasami po prostu, po pierwsze, nie wstydzić się swojej wątpliwości, wziąć tą Biblię do ręki, wziąć też inne materiały, nie tylko J2.org, bo to jest ciągłe trzymanie się w takiej bardzo małej bańce informacyjnej, która zawsze jest jednokierunkowa, i po prostu zweryfikować swoje wątpliwości. Bo wiecie co? Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że życie z wątpliwościami jest bardzo trudne i my się nie wszystkich wątpliwości jesteśmy w stanie pozbyć. To jest też naturalne. Z niektórymi wątpliwościami będziemy żyli przez całe życie. Natomiast zawsze warto coś z tym zrobić. I tutaj jest taki bardzo ciekawy temat. Co zrobić, kiedy się nagle okazuje, że no właśnie, że żyje nam się źle, słabo, że nasze ciężko wiążemy koniec z końcem, że nasze życie rodzinne jest niezbyt ciekawe, ponieważ swego czasu zostaliśmy przed pionierami, albo zrezygnowaliśmy z wykształcenia, bo postanowiliśmy trzymać się najprostszej pracy. I teraz mamy taką piękną ilustrację, którą wybrałem jako główną na ten czas, na ten podcast. To jest ilustracja pokazująca już w średnim wieku Świadka Jehowy, ponieważ widać, że gościu jest sporo po 50, być może nawet już około 60, który być może kiedyś w młodości wybrał właśnie taką, a nie inną swoją drogę życiową. W tle widzimy ludzi idących do pracy, być może do pracy biurowej i tak dalej, a on w tym czasie czyści szyby. Czyli ma taką bardzo niską, płatną pracę fizyczną, bardzo podstawową, nie wymagającej żadnej specjalistycznej wiedzy. No i pewnie nie jest to praca, którą wykonuje od wczoraj. Można założyć, że pracuje tak od dawien dawna, ale on myślami, słuchajcie, jest w nowym świecie, gdzie będzie na tarce wiózł sobie jabłka, obok będzie piękny dom. I on sobie marzy właśnie, że kiedyś się w końcu odkuje, kiedyś dostanie tą swoją zapłatę, kiedyś w końcu będzie materialnie, bo zobaczcie, że ten mały obrazek pokazuje materialny dobrobyt, nic więcej. Tam są takie sarenki oczywiście, które chodzą po tym polu, po sadzie owocowym i no nie wiem chyba, co robią. W tle widzimy piękny domek rodzinny, w którym bardzo ładnie wykonany, no i obfitość jedzenia, czyli taczka z ogromną ilością jakichś tam owoców, jabłek i tak dalej. Tak, więc on myślami jest w raju, gdzie panuje dobrobyt materialny, gdzie może żyć tak jak średnia klasa amerykańska, która jeżeli weźmie kredyt, to po prostu ogólnie rzecz biorąc tak właśnie żyje. A on w tym czasie, no właśnie, myje szyby. Wiecie co? I to jest, myślę sobie, bardzo okrutne, bo kiedy zobaczycie sobie, jak wypasiony, bo inaczej tego określić nie można, jest obecne biuro główne Świadków Jehowy, czyli Warwick, albo nawet farmy Patterson słynne, gdzie Świadkowie Jehowy produkują, mają swoje własne farmy, swoje własne pola. Jak zobaczycie, w jakich naprawdę luksusach żyją ci, którzy przewodzą organizacji Świadków Jehowy. Ja nie mówię, że nie mają jakieś tam, wiecie, penthouse'y, prywatne jumbojety i tak dalej, ale żyją naprawdę w bardzo dobrych warunkach. Jak czyta się o nowej inwestycji w Ramapo, gdzie mają być potężne także, wiecie, korty tenisowe, strefy spa, baseny i tak dalej dla gości, no to umówmy się, słuchajcie, że to nie są małe, skromne chatynki, to jest naprawdę bardzo luksusowe apartamentowce, bardzo luksusowe miejsca do mieszkania. Oczywiście nie dla wszystkich, to można się domyślić, ale
To naprawdę jest. Zastanawiam się, co jeszcze musiałoby tam, pomijając kwestię oczywiście niestarzenia się i życia w zdrowiu, co jeszcze musiałoby tam dla takich członków ciała kierowniczego być, żeby oni czuli się, że czegoś im brakuje, że dopiero w raju dostaną. Mówię, pomijając kwestie zdrowotne i fizyczne, tak? Myślę, że pod kątem materialnym, gdzie mają, dostają jedzenie pod nos, gdzie wszystko jest gotowane, przygotowywane dla nich, gdzie ich pokoje są sprzątane, żyją jak w takim miejscu, gdzie naprawdę wszystko jest za nich robione, oni nie mają problemów z rachunkami, opłatami, żyją w takim bardzo dużej komunie, gdzie mają bardzo wygodne miejsca do życia i środowisko, w którym jakoś się obracają, jest też bardzo przyjemne, otoczenie jest bardzo przyjemne, bo pamiętajcie, że zarówno Warwick, jak i Ramapo jest wśród pięknych terenów leśnych zbudowane, także mają naprawdę bardzo, bardzo ładne i wygodne miejsce do życia. No ale taki brat, który myje szybę, raczej takich możliwości nie ma. On może co najwyżej pojechać z wycieczką zbiorową, odwiedzić sobie Warwick, zrobić sobie kilka zdjęć z jakimiś tam wystawami i później też cieszyć się z tym, w jakim był cudownym raju duchowym, kiedy odwiedził centralę Świadków Jehowy. Ale jego normalne życie raczej nie wygląda w taki sposób. Wiecie co? I tak myślę sobie, żeby była jasność. Żadna praca nie hańbi. Ja sam, jako młody student, różne prace dorywcze chwytałem. Było to także sprzątanie, prace fizyczne na budowie. Żadna praca nie hańbi. Ale wiem jedną rzecz. Mam przyjaciół, którzy mają różnego rodzaju firmy remontowo-budowlane, pracują w takich firmach i wiem, że w pewnym wieku coraz trudniej się pracuje fizycznie. Że w pewnym wieku człowiek musi zwolnić, musi mniej pracować fizycznie, ciało już nie ma takiej sprężystości, nie ma takiego, wiecie, giętkości i te osoby bardzo często, chyba że mają jakąś, są naprawdę wysokiej klasy specjalistami w czymś, coraz mniej lubią swoją pracę, coraz trudniej im tą pracę wykonywać, coraz bardziej chcieliby, żeby ktoś inny za nich tą pracę wykonywał, wtedy ewentualnie kogoś zatrudniają, ale jak pracują dla kogoś, no to mają po prostu prawdziwy problem. Praca fizyczna ma to do siebie, że jest, no właśnie, amortyzuje ciało bardzo mocno. Wiecie co, i myślę sobie o tym przykładzie, że tak, rzeczywiście, można znaleźć pocieszenie w jakimś wizji przyszłości. Natomiast jest to moim zdaniem bardzo mocno naciągane, a już okrutne jest dla mnie twierdzenie, że trudno jest związać koniec z końcem, że ledwo co się wiąże koniec z końcem, bo to znaczy, że nie tylko nie stać tego brata z tego zdjęcia na jakieś dobre wakacje, na to, żeby być może odłożyć sobie na jakąś emeryturę albo na starość, ale że nawet w codziennych rachunkach, zakupach on po prostu nie daje rady, jest mu bardzo ciężko. Czy Jehowie się to podoba? Czy Bóg w ogóle tego wymaga, takiej formy? Myślę, że tak jak mówię, gdyby wstawić tutaj za słowo Jehowa korporacja, to byłoby bardziej prawdziwe i naturalne. Także wiecie co? To jest w ogóle niesamowite. I jeszcze większym dla mnie hardkorem jest pytanie, jeżeli masz wątpliwości, czy jesteś użyteczny dla Jehowy. Słowo użyteczny to jest takie, wiecie, bardzo przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka. Takie podejście, do czego ty mi się możesz przydać? Ja znam takich ludzi, którzy tak podchodzą do pewnych rzeczy. Do czego ty mi się możesz przydać? I wiem, że tacy ludzie nie patrzą na ciebie jak spontanicznie, jak na drugiego człowieka, tylko oceniają cię pod kątem przydatności. I teraz, wiecie, ja rozumiem słowa Jezusa mówiące o tym, że trzeba wykorzystywać swoje talenty. Natomiast myślę sobie, że w naturalny sposób ludzie swoje talenty mogą wykorzystywać ku chwale Pana naprawdę. Natomiast podejście na zasadzie, do czego ty się możesz mi przydać, czy jesteś mi przydatny, jest podejściem bardzo przedmiotowym, takim na zasadzie transakcyjnym bardzo mocno. I ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić, zupełnie szczerze, jak osoby, które spędziły 20-30 lat aktywnie działając na rzecz organizacji, mogą mieć jakiekolwiek wyrzuty sumienia, kiedy w późniejszym okresie swojego życia, w wieku lat, nie wiem, 60-70, po prostu muszą zwolnić albo zrezygnować z pewnych rzeczy. Kiedy przepracowali, wiecie, w normalnej pracy, kiedy przepracujesz 40 lat, przykładowo 45, i idziesz w końcu na zasłużoną emeryturę, to nikt nie myśli sobie, no, wiecie, niektórzy mogli kochać swoją pracę i nawet trochę żałują, że muszą odejść, ale nikt nie ma wyrzutów sumienia w stosunku do swojego pracodawcy, że kurczę, no, czy on jednak dalej mnie polubi, czy on będzie pamiętał te 40 lat, co dla jego firmy pracowałem? Czy to w ogóle jest w porządku wobec niego? Może powinienem jednak tam coś robić na emeryturze, dorabiać jeszcze, w jakiś sposób mu tam pomagać? No bo w końcu, kurczę, chyba już nie jestem dla niego przydatny.
To nawet ludzkie rządy, nawet ludzie, którzy często mają was, przepraszam za wyrażenie, w tyłku, będą wypłacali wam emeryturę, bo mówią, przez 40 parę lat płaciłeś składki. Chociaż w Polsce system ZUS-owy jest tragiczny, to jednak dostajesz pewne pieniądze, które po prostu ci się należą i teraz możesz odpocząć. Oczywiście te pieniądze powinny być większe i temat emerytury to jest w ogóle, wiecie, temat kosmos. Ale chyba nikt z emerytów, którzy przychodzi na emeryturę, nie ma poczucia takiego, wiecie, poczucia winy, że idzie na emeryturę. Poczucia winy, że się zestarzał. Poczucia winy, że musi odejść z pracy. Ja mówię, są sytuacje, gdzie ludzie żałują, bo kochali swoją pracę, ale nigdy to nie jest związane z poczuciem winy. Natomiast tutaj organizacja niejako mówi, wiemy, że po 40 latach pracy do nas możesz czuć się trochę winny, że już więcej nie możesz tyle robić, ale nie martw się, my ci naprawdę to wybaczamy, rozumiemy twoje podejście, Bóg cię rozumie. Drodzy, w ogóle zakładanie, że ktoś może mieć poczucie winy, wskazuje, na jakim ogromnym poczuciu winy bazuje ta cała organizacja, ta cała struktura. Bóg jest w tej formule chyba najbardziej krwawym, korporacyjnym szefem, jaki tylko może być. Naprawdę. Szefem, który mało płaci, bo nic nie płaci, któremu ty musisz płacić. Szefem, który wzbudzi w tobie poczucie winy, kiedy będziesz w końcu po latach ciężkiej pracy od niego odchodzić. No to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Jeżeli ktoś naprawdę ma żywą więź z Bogiem, jeżeli naprawdę kocha Boga i kocha Chrystusa i wie, to wie, że jest dla Boga cenny bez względu na to, w jakiej obecnej jest sytuacji. Nawet jeżeli nic w jakikolwiek sposób dla niego obecnie nie robi, ale po prostu jest, oddycha, żyje, kocha go, jest, to w jakiś sposób owoce ducha wydaje i na pewno nie ma żadnej opcji, żeby w tym momencie musiał mieć jakieś poczucie winy. Także słuchajcie, bardzo przykry jest ta strażnica, bo mówię, ona bazuje znowu na wzbudzaniu jakiegoś tam poczucia lęku i łaskawym pogłaskaniu po głowie, na pokazaniu, że wiązanie koniec końców to jest ok, nie powinno ci żyć za dobrze w tym świecie, żebyś go za bardzo nie polubił. Te wszystkie takie artykuły pokazują, że możesz mieć poczucie winy, ale tylko i wyłącznie w obrębie pewnych pytań, które my ci pokazujemy. Natomiast nie powinieneś mieć żadnych wątpliwości co do nauk ciała kierowniczego. Możesz mieć wątpliwości, czy Bóg cię kocha, czy Bóg się tobą interesuje, czy jest dla Boga przydatny. Natomiast nie wątp w nauki ciała kierowniczego. Nie ma tutaj w ogóle rozdziału na ten temat, a szkoda, naprawdę szkoda. Tyle ode mnie, słuchajcie, pozdrawiam serdecznie, cześć.